Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dziś przede wszystkim zaczynamy od tego, że powinnam przestać gubić się we wsi w Silbach. Wiem, że dawno nas tutaj nie było, natomiast no, nie powinnam takich gaf popełniać. Ale o co chodzi? No, idziemy dzisiaj w okolice... jak to miejsce się nazywa? W okolice tego mostu, gdzie właśnie naprawialiśmy go, gdy wykonywaliśmy zadanie pomoc dla powodzian. Udajemy się właśnie tam, dlatego że... W ogóle Harry, trudna kradzież była u ciebie. Dziękuję ci bardzo za rzeczy. Udajemy się tam, ponieważ po drugiej stronie tego mostu zostawiliśmy parę potworków do wybicia. I fajnie by było się oczywiście nimi zająć. Wtedy zdobylibyśmy troszeczkę punktów doświadczenia, ale również moglibyśmy wykonać zadanie związane z poszukaniem dla alchemika oczywiście czego? No oczywiście tych nasionek wszystkich, co nie? Więc to będzie idealne miejsce, żebyśmy się tutaj udali. Będziemy musieli też udać się w okolice... Okej, moi drodzy, już jestem. Niestety nie było mnie parę minutek, więc będę miała co wycinać z odcinka. Tak czy inaczej, no już jesteśmy na miejscu z tego, co widzę. Co tu się dzieje? Skąd? Ej, słyszeliście to, no nie? A tu ktoś stoi? Kim ty jesteś? Ała, no ej, chłopie, ale szanuj, co jest? Już po tobie, śmieciu. What the hell? Co to miało być? To ja się chyba nie zapisałam w ogóle od początku jeszcze odcinka, nie? Cholera, jak ja będę musiała tu biec jeszcze. A tak mnie coś kusiło, weź się zapisz. W ogóle kim jest ten człowiek, ja się pytam. I dlaczego on ma imię? Nie rozumiem. Ja sobie tutaj przyszłam, chciałam poekspić na zwierzątkach, a tu jakiś dzieć postanowił mnie zaatakować. W ogóle ciekawi mnie, co to za świątynia, którą tutaj widzimy przed tym. Wygląda naprawdę bardzo zjawiskowo na tym slajdzie. A ja się zapisałam, widzę, że naprawdę w dupie. Więc moi drodzy, spotkamy się już na miejscu. Okej, moi drodzy, widzimy się troszeczkę w innym miejscu, ponieważ przypomniało mi się, że tutaj w dolince zostawiłam trzech bandytów, to jest jedna sprawa, jakoś tak z początku naszego zwiedzania. I mamy też tutaj parę dzików, więc wypadałoby tutaj pokonać te wszystkie stworki i zyskać troszeczkę nie tyle że doświadczenia, ale nawet tych nasionek czy mięsa, surowe mięso, skóra i ognistego ziela. Rzeczy. Krwiopijce też mi są potrzebne, więc akurat sobie to nadgonimy. Młody ścierwojad. Tak, no jak widzicie, porozpiło się parę stworzonek. Także myślę, że warto. Dawaj. No, tylko gdzie mój kryt, ja się pytam. Jeszcze troszeczkę expa nam w takim razie tutaj wpadnie. Zrobię sobie F5 i podejdziemy do tych bandytów, bo oni są chyba tutaj po prawej stronie. Także od tego można powiedzieć zaczniemy, a później udamy się bliżej Silbach. To są tacy zwykli jacyś randomowi bandyci. Oni właśnie nie powinni sprawiać mi problemów żadnych już. Ała, nie obroniłam tego, poważnie? No, to są tacy zwykli, takie zwykłe rzeźmieszki, byśmy powiedzieli. I oni też mają tutaj kuferek. I jakiś nawet eliksir. A w kuferku eliksir wzmocnienia zręczności tymczasowy, włókno cięciwy, wytrych, złoto oraz podstawę kradzieży kieszonkowej. My już podstawę kradzieży kieszonkowej oczywiście umiemy. Mieliśmy też już taką księgę, więc to jest po prostu, można powiedzieć, że druga książka. Nic tu nie ma.
i mamy z tych bandytów to, co chcieliśmy wziąć. Nie, wejdziemy sobie jeszcze tutaj w krzaki. I wydaje mi się, że tutaj już nie znajdziemy raczej niczego. Chociaż tutaj jeszcze możemy wejść głębiej w las. Chociaż jak pamiętacie, ja się tam zaczęłam szwendać i to się dobrze nie skończyło, także... Może na razie nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość, można powiedzieć, i w ogóle w jakieś takie tereny, bym powiedziała, bardziej no. Okej, bo ja chyba widzę, że ja znowu polazłam jakoś źle. Okej, wyjdziemy sobie tędy. Dobra, jesteśmy przy ścieżce, jest już dobrze. Chociaż ten gościu mnie bardzo niepokoi, który tutaj jest, ten pirat. Bo to chyba pirat tak wyglądał. Nie wiem. Natomiast zostawię go w spokoju na razie. Mam nadzieję, że on mnie też. My, tak jak mówiłam, będziemy przechodzić na drugą stronę. Jak widzicie, tutaj jest dużo topielcy. Z nich również potrzebujemy wziąć parę nasion, więc po prostu to zrobimy. Wydaje mi się, że zwiedzimy sobie ten teren razem. Klepanie tych potworów nie powinno zająć już nam jakoś bardzo dużo czasu. Chociaż ja jeszcze do topielców podchodzę dosyć ostrożnie. Topielec. Mamy z nich ognistego korzenia rzeczy. Tutaj jakieś zwierzątka się porespiły. Olbrzymi szczur. Okej. Wszystko w swoim czasie. Chodźmy więc może najpierw taką linią brzegową bardziej. Może? Chociaż... Dobra, wiecie co? Zajmijmy się tymi szczurami. Ciekawi mnie bardzo, czy takie szczury się czymś żywią. Okej, roślina lecznicza. Dobra, wyciągamy oczywiście kuszę, która nam bardzo tutaj powinna pomóc. Mam nadzieję, że zdobędziemy wszystkie nasiona. Przynajmniej nasiona. I że zdobędziemy jeszcze gdzieś jakieś mięso z dzika, bo wolałabym jednak zapolować niż kupować. Szkoda, że większość mięsa wykorzystałam, w sensie, wiecie, usmażyłam, bo byśmy wtedy nie mieli aż takich kłopotów z tym. O, ale po łacie topielców. Aż 4. Tam jeszcze są wilki też dalej. W porządku. No dawaj. Super. Wiecie, expik, te rzeczy. Może jakieś dziki też tutaj będą, byłoby super. W sumie potrzebujemy zabić 2 dziki, a raczej 2,5 dzika. Także może się to nam uda dzisiaj zrobić. Który to topielec? Ty do mnie idziesz, okej. Tam będzie też ten niebieski, morski, konkretniej. Mamy też łowisko. Widzę, że mamy bardzo ładny zasięg naszej broni. I widzę, że to wszystko, co mi wlazło, to były kryty w tego topielca. Super. Wydaje mi się, że z topielca mamy już wystarczającą liczbę nasion. Chociaż no, wydaje mi się, że przede wszystkim po tym polowaniu też powinniśmy mieć full. Mamy wilka. Dobra, widzę, że ja będę musiała sprawić, żeby one same do mnie zeszły. Okej. Z wilkami oczywiście poszło szybko. Wilki się raczej żywią mięsem. Dlatego tutaj nie mamy z nich niczego, żadnych nasion. Okej, mam nadzieję, że jeden topielec się na mnie rzuca. Tak. A to wygłodniała łajza. O Boziu. To z czym do ludzi, no nie? W sensie to jest już banał. Jak za daleko. To co, łowimy ryby. Mamy nawet 2 grube. Będziemy mogli w takim razie co nieco, wiecie, wykorzystać. W sensie pootwierać te rybki, może znajdziemy coś fajnego. W ogóle ta bryłka magicznej rudy, że mi dropła, no nie?
Dobra, ja poczekam, aż do mnie sam przyjdziesz. Bardzo ich nie lubię. Jak widzicie, no na nie też już trzeba więcej. O, Łajza mnie próbowa okrążyć. Okej, ale będziemy mieli lepsze troszeczkę trofea z ciebie. Ojej, w sumie chodziliśmy już troszeczkę po tej linii brzegowej w momencie, gdy szukaliśmy tych paczek. Oho, słyszałam dzika, to bardzo dobrze. Na te topielce też można będzie zapolować już przy bursztynowym wybrzeżu, bo tam chyba, chociaż nie, tam już chyba wszystkie wybiłam. Chociaż wydawało mi się, że może jeszcze jakaś część została. Tutaj mamy ekstrakt many, święty wstrząs, tak? Chyba tak. I oczywiście łowisko. Łowimy znów parę rybek, zawsze dobra sprawa. Gdybyśmy tak sobie telekinezą tutaj... Okej, mułowy mirt. No to tak nie za bardzo mnie te mułowe mirty interesują na aktualny moment. W ogóle zaraz wam pokażę na mapie, gdzie my jesteśmy. Bo z tego, co mi się kojarzy, jesteśmy blisko tego wulkanu. Sprawdźmy na szybko. Tak, kręcimy się tak naprawdę wokół tego wulkanu. Na sam w sobie wulkan nie da się wejść w sposób naturalny, taki normalny, że tak powiem. Natomiast jesteśmy w stanie wejść na wulkan za pomocą kodów, oczywiście, za pomocą B Marvin B i potem F8. Zapraszam dzika do mnie. Fajnie, będziemy mieli full mięsa z dzika. Widzę, że kryty mi za bardzo nie chcą w tego dzika wchodzić. No, dziękuję. I z ciebie są dwa mięska, oczywiście. Okej, patrzę, czy jest w miarę bezpiecznie. Wygląda, że tak. Chociaż tam są wargi w tle. Dziękuję. Sprawdźmy to. Wargi aż 3. Więcej. Więcej ich jest. No dobra. A telekineza mi coś podpowie? Leśna jagoda. Przy tych wargach nawet nic nie ma w teorii. Te wschodnie fiołki to raczej też nie są mi bardzo potrzebne. No dobrze. To wiecie co, zrobimy sobie F5 i podejdziemy jakby troszeczkę bardziej pod ten wulkan, dookoła tych wargów. Sprawdzimy, czy tutaj się coś kryje jeszcze do ubicia. O, mamy żaboludzia i te wargi. Okej, czyli to już nie są tereny przystosowane dla nas, że tak powiem. Jeszcze możemy tylko telekinezą zerknąć, czy niczego tutaj nie ma. Wygląda na to, że nie. Natomiast wydaje mi się też, że mamy już full mięsa z dzika. I wiecie co? Może skorzystamy sobie z pomocy przewoźnika, ponieważ on powinien nas zabrać na jakąś plażę. I to będzie na tyle dobre, że wtedy... Okej, tam jest ten gościu. Dobra. Cześć, panie przewoźnik. Zabierz... Do ustronie żeglarza albo do bursztynowego wybrzeża. Może do ustronia żeglarza byśmy przeszli? Ustroni... Ale szoczki... Tam mamy te kraby. Więc wyciągniemy sobie z nich oczywiście mięso. One były tutaj? Nie, nie było ich tutaj. Cholera. To troszeczkę schrzaniłam. Szukamy w takim razie nowego przewoźnika. Tutaj gdzieś jakiś powinien być. Chyba tutaj u góry jest. Chociaż nie. Trochę spierdzieliłam.
No dobra, trudno się mówi. W sumie moglibyśmy stąd jeszcze wrócić na nogach i pozwiedzać trochę bardziej, ale może jednak tego lepiej nie robić. Tutaj nie było, kurczę, krabów. Na bursztynowym wybrzeżu były kraby. Dobra, więc skorzystamy w ten sposób. Wybierz lokalizację, wybrzeże Topielców, bursztynowe wybrzeże. Cały czas jak tutaj się teleportuję, to słyszę jakiegoś szczura. A żadnego szczura przecież tutaj do cholery jasnej nie ma. Cholernie dziwna sprawa. W ogóle tutaj też w oddali, jak pamiętacie, jest latarnia morska. Właśnie widać ją na horyzoncie. Tam się można dostać oczywiście. Możemy chyba sami nawet w pław popłynąć. Albo można wynająć przewoźnika, żeby nas tam zabrał. Dobra, tutaj zostały tylko kraby. Z tego co pamiętam, przy tych wrakach statków. My potrzebujemy dwóch mięs. I teraz pytanie, czy z jednego kraba jest jedno mięso, czy dwa? Zobaczymy. I jeszcze później się upewnimy na pewno, czy mam wszystko. Chociaż mi się wydaje, że mam. I trzeba będzie się wrócić tam, gdzie te kratoszczury zostawiłam. Tylko wiecie co, zanim te kraby, to może byśmy się wyleczyli jednak, bo ja nie mam tego życia zbyt dużo. Na przykład taka pajda z chlebem razy dwa powinna pomóc i na przykład niech będzie kotlet grzybowy. Teraz z takimi krabami nie powinno być problemów. Przynajmniej takie mam wrażenie. Też daliśmy sobie w obrażenia krytyczne, w sensie w procent do kryta, więc powinno być też w miarę okej. Wiecie co, może ja bym z tego z dalsza sobie tutaj do siebie przywołała. One okropne są. Jak mnie pierdzielnie. Wiecie, to się walczy jak z pełzaczem. O cholera. Dobra, nie robisz mi już aż tak dużo jak wcześniej. Wiecie co, a może byśmy go obeszli? O tak. Dobra, przynajmniej już tak nie gryziesz. Dobra, cofam. Teraz ja mam takie pytanie. Mi kryty nie wchodzą, czy po prostu on jest taki wytrzymały? Bo ja już nie rozumiem tego. Dobra, niech mnie tam dziabie. Wcześniej robił mi dużo więcej. Mi się wydaje, że mi po prostu nie wchodzą kryty. 240 expa jest za takiego kraba. Szczypce kraba oraz skorupa kraba z niego jest. Czy ja miałam zebrać szczypce na pewno? Dzielnica pięści, praca dla rzeźnika to była? Okej, dwie porcje szczypiec kraba, 5 sztuk surowego mięsa owcy i 10 sztuk z dzika. Jeszcze się upewnię, czy dzika mamy na pewno 10. Tak. Okej, czyli jeszcze jeden krab jest mi potrzebny do szczęścia. Natomiast, no wydaje mi się, że raczej będziemy na przegranej pozycji. Nie mam pojęcia. No dobra. Ogólnie to nie wiem dlaczego, ale ja na myszce nie mogę robić lewo-prawo, tylko same do przodu ciosy. To jest trochę upierdliwe. Tam jest jeszcze jeden. Chodź, paskudo. Najlepiej to... W sumie... To jest jakaś taktyka. Na to, żeby go zbić bez strapy HP. Ale no, komu by się chciało? Powiedzcie mi. Dobra, wiecie co? Bo ja bym wolała... Ała. A pójdziesz ze mną popływać? Byłoby super, wiesz?
Byłoby super, jakbyś ze mną wszedł do wody. A witam cię serdecznie. Będzie dużo prościej. Oj, dużo prościej będzie. Tylko wiecie co, może byśmy się zapisali jednak. I wiecie co, na szybko. Tylko ustawienia. Klawiatura. Nie, tutaj. Gra. Sterowanie z Gothica 1. Sobie włączymy je na szybko. Pójdzie szybciej. Dużo szybciej. No. I mam z ciebie to. Nie rozumiem tylko, dlaczego tego się nie da robić normalnie na myszce. I wyłączamy oczywiście. Super. Dobra, mamy dwa szczypce kraba, już nie będziemy kombinować. Jeszcze byśmy się na szybko teraz przeszli w stronę tych kretoszczurów. Bo tak, taka sprawa. Praca dla alchemika. Ścierowe do dobylce kratoszczury czy krwiopijce. Po dwa nasiona. Rdest polny. Sprawdzamy od razu. Wszystkie nasiona, które mam. Ciekawe, gdzie te nasiona się... Okej, okay, tutaj. Nasiona rośliny leczniczej, ognistej pokrzywy. Niebieski bez. Rdest polny na pewno mam. Dalej. Ognista pokrzywa, niebieski bez, roślina lecznicza. Niebieski bez, ognista pokrzywa. I roślina lecznicza. Dobra, czyli ognistej pokrzywy nam brakuje i z tego co mi się wydaje, to dostaniemy ją z jednego kretoszczurka. Także, wiecie co, tak się zastanawiam. Czy mnie tutaj jest ktoś w stanie jakoś szybciej gdzieś przetransportować? Na przykład do portu w mieście. Chociaż nie, to nie ma sensu. Najprościej by było samemu po prostu się dostać. Także na szybko to zrobimy. I tak jeszcze przy okazji myślę, czy damy radę zrobić jeszcze dzisiaj jakieś zadania poboczne. Wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie odcinka. A może tędy byłoby szybciej? Nie no, nie za bardzo, bo musimy się do wschodniej bramy dostać. To wiecie, co tu najbliżej będzie? Jeżeli ja bym sobie podeszła do kręgu teleportacyjnego chyba, przeniosła się do klasztoru Innosa chyba. Chociaż kurde, wiecie co? To lepiej już jest się chyba przebiec na szybko. Czy ja mam jakąś miksturę prędkości, która by mi uratowała życie? Byśmy wtedy bardzo szybko byli na miejscu. Mikstura szybkości, 4 minuty. Trochę dużo. Lekarstwo dla Jorna. Mikstura swobodnego spadania. Oddychania pod wodą. Dobra, to przebiegniemy się jeszcze szybko. Wydaje mi się, że nie ma sensu się przenosić teleportacją, bo tak naprawdę to nie zyskamy zbyt wiele. Przenieślibyśmy się co prawda do miasta, na przykład do klasztoru. Znaczy, no dobra, powinnam powiedzieć... Chociaż mogę... Nie mogę powiedzieć klasztor, do kościoła Innosa. Ale no z drugiej strony to, że my się możemy po prostu teraz tutaj przebiec tędy. Przed nami tak naprawdę parę kroków, będziemy na miejscu po drugiej stronie. Zejdziemy sobie tam właśnie dołem, zabijemy jednego kretoszczura i zadania będą do oddania. Także to jest na pewno jakiś plus. I kurde, tych bandytów by się tam przydało zabić, bo byśmy mieli punkt teleportacyjny. Poza miasto, tak blisko. To tak samo jak tam koło winnicy Rity są te szkielety. No natomiast tam wiem, że na pewno nie damy sobie rady. Tam jest jednak tych szkieletów za dużo. One wszystkie nas zaatakują jednak mimo wszystko, no razem, prawda? Teraz kolejny poziom. Trzeba będzie też uzbierać trochę złota.
wydamy prawdopodobnie na co? Na kowalstwo, ponieważ też przydałoby się może jakąś nową broń sobie wykuć, ale do tego potrzebujemy zostać doświadczonym kowalem. Więc u gildii możemy w to oczywiście zainwestować. Nie będę zostawała czeladnikiem u Odgara, on się tak chyba nazywa, u tego kowala, ponieważ no to nie ma sensu. Najbardziej opłacalne jest zostać właśnie czeladnikiem u Fridy, ponieważ wtedy on nam daje za skóry 50% albo 70% ich wartości. Nawet jeżeli to jest 50, to i tak jest dużo, zważywszy na fakt, że bez bycia jej czeladnikiem dostajemy tylko 25% wartości. Także i tak się to opłaca. Tutaj jeszcze te polne bestie zostawiłam ostatnio. Możemy też się nimi zająć teraz. Wyeliminować je. Tam też słyszę chyba dzika na dole. Może byś się pospieszył jednak z tą polną bestią. To chyba jakiś mały dziczek się denerwuje na mnie na dole. Nie, to zwykły dzik. Ała, przestraszyłam się. A małe... Ojej, ale urocze. Dwa małe dziki, mamunia. Szkoda, że mamunia razem z dziczkami no już nie będą chodzić nie po tym połaciu. No dobra. A tutaj coś jest? Gdzie ja tędy w ogóle schodzę? Co ja robię? Gdzie jestem? Tam na dole jest jakieś jezioro. Czy tam jeziorko, bardziej chyba powinnam powiedzieć. Wejdę tędy na górę? No, tak nie za bardzo. No to którędy ja sobie wejdę? A telekineza? Nic ciekawego. Ej, niedobrze. O, jak dobrze, Marvin, że umiesz się takich krawędzi łapać jednak. Dobra, zostały nam jeszcze dwie polne bestie. O, nawet więcej was jest. Ale krzycz sobie, zanim podejdziesz, to ja sobie zbiorę z twojej kumpeli wszystko. A czym się polna bestia żywi? Nie zwróciłam uwagi. Czym się żywisz? Korzeń leczniczy? No to trzeba plenić, powiem wam, naprawdę szkodnik, jak nie wiem. Coś tutaj jest, widzicie to? Cieniostwór, dobra, to nawet tam nie podłazimy. Tak patrzę i tak, czy tam jakieś zwłoki leżą, czy co? A to cieniostwór. No to nie chcemy z panem cieniostworem mieć nic raczej do czynienia. Dobra. Bo nas, tak jak mówiłam, interesuje tutaj to przejście dołem, co widzieliśmy. Ono było tutaj i tam były krotoszczurki. No i pięknie. I jakieś zwłoki. Okej. I na szybko. Ostatnie nasiona już wydaje mi się, że mamy. Ale chłopa poturbowano. Niedobrze. Nawet nie mogę przeszukać tych zwłok. Dobra, sprawdzam. Ognista pokrzywa. Dobra, czyli mamy, wydaje mi się, już zioła wszystkie. W takim razie chodźmy do miasta, do naszych dwóch czeladników i zostańmy czeladnikiem u Fridy. Będziemy mogli sprzedać też trochę skór, bo jednak zarobiliśmy troszeczkę. No i co? I miejmy nadzieję, że to będzie całkiem udana sprawa. No, liczyłam, że uda nam się tych czeladników już zamknąć dziś. No i nie myliłam się, udało się. Może to zadanie byśmy zrobili z tą gorączką złota jeszcze. Przynajmniej zaczęli. Nie byłoby to chyba głupie. Tylko wręcz przeciwnie. Bardzo mądre. Okej, teraz muszę pomyśleć. Ci dwaj panowie są w miejscu... Okej, Hashling jest tutaj na placu targowym,
a tamten kowal jest w tamtej miejscówce innej. To wiecie co? To najpierw... Chociaż kurczę, może najpierw jednak chodźmy do tego całego alchemika. Wiecie, bo przyszło mi do głowy, żeby najpierw iść jednak do... rzeźnika. No bo wiecie, bo w sumie potem będziemy i tak tutaj obok wracać do Fridy, no ale niech będzie. Hej! Zebrałem nasiona, o które prosiłeś. To powinno na razie wystarczyć. Mam nadzieję, że nie była to zbyt brudna robota. Chyba wciąż śmierdzą mi ręce. Nie przejmuj się. Zapach powinien minąć za kilka miesięcy. Miesięcy? Nie jest aż tak intensywny. Nie musisz panikować. Wracając do spraw istotnych, nie chcesz mi może pomóc z ich sadzeniem? No. Co będę z tego miał? Po pierwsze, podzielę się z tobą plonami. A po drugie, przyjmę cię na czeladnika. Co ty na to? No, spoko. Brzmi uczciwie. Bierzmy się za to. Dobrze, chodź ze mną. Kurde, nie spodziewałam się jeszcze, że będziemy mieli kontynuację tego zadania. Myślałam, że... O Boże, o chłopie, o matko. Myślałam, że wiecie, tylko roślinki oddamy, takie rzeczy. A tu? Teraz pokażę ci, jak sadzić. Okej. Nim zaczniesz wsykać nasiona, gdzie popadnie, musisz spulchnić ziemię, by korzeń swobodnie się w nią wbił. Następnie wyznacz równe linie i w równomiernych odstępach wyżłób dołki, do których wrzucisz nasiono. Gdy skończysz, zasyp je i podlej. Banał, prawda? To do dzieła. Okej, nasiona od herszlinka. Zasadź nasiono. Powinniśmy spulchnić ziemię. Mi się wydawało, że to grabkami się spulchnia. Ale... No, wsadziłam już te trzy nasiona. Jak na pierwszy raz. Sprawdzę. 500 ekspa za to dostałam. Myślę, że zasłużyłeś na to, aby zostać moim czeladnikiem. Powiedz tylko, czy na pewno tego chcesz, a załatwimy wszystkie formalności. Super, praca dla alchemika zrobiona. Akurat mamy też zachód słońca, więc naprawdę sprawnie, żeśmy się uwinęli. No dobrze. Idziemy w takim razie jeszcze oddać rzeźnikowi mięso. I wrócimy do Fridy. Zostać jej czeladnikiem. Kurde, powiem, że to jest dosyć typowe zostanie u Fridy. Ogólnie jeszcze podoba mi się zostanie czeladnikiem u cieśli... cieśla ślusarz, no nie? U tego gościa. Tylko, że z tym jest jeden mały problem. Mianowicie taki, że... Tak mi się właśnie wydawało. Widzę, że pomyliłam drogi. Taki problem... że podobno dostajemy za to mniej expa. Trochę tego nie rozumiem. Teraz to już w ogóle źle polazłam. Nie rozumiem tego, ponieważ no... Nie wiem, dlaczego to jest takie spłycone. Ale dlaczego to jest fajne? Dlatego, że możemy u niego sprzedawać wszystkie kosztowności po dobrej cenie. I to też jest moim zdaniem dosyć przydatna rzecz. Natomiast gra neguje to. Twórcy to troszeczkę znegowali. Hej. Slager, cześć. Jeśli chodzi o mięso... No, pokaż, co przyniosłeś. Mięso owcy, jeszcze świeże. Mam nadzieję, że nie poszedłeś na czyjeś pole i nie wybiłeś mu stada. Tak czy inaczej, jedna pozycja z głowy. Mam tu mięso kraba. Teraz to mi zaimponowałeś. To prawdziwy rarytas w Starym Mieście. Dobra robota. Proszę, mięso dzika. Świetnie. Mam nadzieję, że za bardzo cię nie pokiereszowały. Świetnie. To wszystko, czego od ciebie chciałem. Jeśli ciągle chcesz zostać moim czeladnikiem, to zapraszam. Okazałeś się naprawdę przydatny. Potrzebuję kogoś takiego. Za każde przyniesione surowe mięso będę ci płacił więcej od innych kupców. Gwarantuję, że ci się opłaci. Ano i wstępna zapłata za pomyślne przejście testu. O, 50 sztuk złota. Fajnie. Natomiast no ja nie chcę z tego korzystać, szczególnie, że też całkiem sporo gotujemy, pichcimy.
Więc no byłoby to marnotrawstwem, gdybyśmy jeszcze do tego wszystkiego próbowali tutaj mięso sprzedawać. No my jednak żywimy się tymi potrawami dosyć solidnie. Ale fajnie, że jest w ogóle taka możliwość, że można zostać czeladnikiem u rzeźnika. No dobrze, my wracamy do Fridy i już mamy wykonane wszystkie zadania odnośnie czeladników, jak najbardziej. Więc coś przynajmniej nam się udało zrobić, coś całkiem dobrego. Dobrze, no to Frida na nas czeka. Miejmy nadzieję, że się ucieszy. Chociaż w sumie ona ma już jednego czeladnika, ale no tak jak powiedziała, nie przeszkadza jej to, że będziemy z czeladnikiem u niej jeszcze jednym. Witam. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Bardzo dobrze. Lepszej posady w mieście ci nie dadzą. Pamiętaj. Zdajesz sobie sprawę, że czeladnikiem możesz być tylko u jednego mistrza? Coś mi się obiło o uszy. Póki nie uznam, że umiesz wystarczająco dużo, pracujesz wyłącznie dla mnie. To jak? Zdecydowany? Mhm. Jasne, wchodzę w to. Jest jeszcze jedna rzecz. Potrafisz zdjąć skórę ze zwierzyny? No jasne. Tak. To najlepsza decyzja, jaką podjąłeś w życiu. Oj, dokładnie. Co właściwie mam robić? Od siedzenia na tyłku i garbowania skór. Mama Lana, jesteś młody. To i pewnie łazisz byle gdzie. Możesz więc po drodze zdobyć skóry jakichś bestii. Zapłacę ci za nie więcej niż ktokolwiek na wyspie. W końcu nikt oprócz mnie tak dobrze nie rozumie, jak poważną sprawą jest myślistwo. Mhm. Jeśli będziesz chciał, mogę cię też nauczyć wytwarzania łuków. Za każdy egzemplarz chętnie ci zapłacę. Tylko przynoś mi różne. Przynosząc mi bez przerwy takie same, rynek się nasyci i w końcu przestaną schodzić. No kurde, fajnie. Mam broń na sprzedaż, czegoś nauczyć? Mogłabyś mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Jako, że chcę sprzedawać dostarczaną przez ciebie broń za jak najlepsze pieniądze, to musi ona być jak najwyższej jakości. Pokażę ci więc parę sztuczek łuczarskich, dzięki którym będziesz mógł wytwarzać coś więcej niż patyki przewiązane sznurkiem. Tylko zrób dobry pożytek z tej wiedzy. Mhm. Łuczarstwo zielone, koszt 5 punktów. Pohandlujmy, mamy skóry na sprzedaż. Saki. Sprzedajemy wszystko. No i mamy. Dobra, ssaki to już sprzedałam. Gady. O Boże, ile za gady wpadło. Unikaty mam jakieś? Mam. Okej, okay, no to wpadło nam teraz. Każdy mi tyle. No, stara, ja też jestem teraz bogata. 1532 sztuki złota, wy to czajcie? Możemy się nauczyć kradzieży kieszonkowej na najwyższym poziomie trudności. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Co prawda do tworzenia broni przydają się skóry, ale damy radę sobie na spokojnie zapolować. Natomiast co nam tutaj zostało? Mamy dzielnicę pięści, możemy sobie to zacząć robić. Uczciwa konkurencja, powiew północy, gorączka złota albo straż nocna też jeszcze mamy zadanie. Tak czy inaczej, moi drodzy, wydaje mi się, że dzisiaj zrobimy sobie taki krótszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się. No i cóż, w kolejnym odcinku porobimy sobie kolejne zadania. Cześć.